Witam serdecznie po przerwie. Jesteśmy nadal w parszy. W parszy 47, pasza Rich. To się tłumaczy na patrz oto. I dzisiaj, znaczy dzisiaj, teraz w tej drugiej części chciałbym się zająć 13 rozdziałem z 5 Mojżeszowej, gdzie jest mowa o proroku. I może tak. Ten 13 rozdział 5 Mojżeszowej mówi o prorokach, którzy coś przepowiadają i się to wypełnia. Czyli przepowiednia się staje, urzeczywistnia. To jest ten przypadek. Natomiast jest też mowa o proroku, który coś mówi, ale się nie spełnia. I to jest mowa o takim proroku w Powtórzonego Prawa, 18 rozdział. Sobie może zacznijmy od tego. To będziemy za tydzień pewnie mówić, ale tutaj chciałbym może to tak przywołać pokrótko, pokrótce. Czyli otwórzmy sobie Powtórzonego Prawa 18, 14, od 14 wersetu. I tutaj czytamy tak. Narody, które ty masz wydziedziczyć, słuchają bowiem zamawiaczy i wróżbiarzy. Tobie jednak twój Bóg Jahwe na to nie zezwala. Jahwe twój Bóg wzbudzi ci bowiem podobnego do mnie proroka spośród ciebie, spośród twych braci, jego będziecie słuchać. Tak jak prosiłeś o to Izraelu twojego Boga Jahwe na Chorebie w dniu zgromadzenia. Nie mogę dłużej słuchać głosu Jahwe mego Boga, ani patrzeć dłużej na ten wielki ogień, abym nie umarł. Wówczas Jahwe powiedział mi, słusznie mówię. 18 werset. Zbudzę mi proroka spośród ich braci, podobnego tobie, i w jego usta włożę moje słowa, a on powie im wszystko, co mu nakażą. A gdyby ktokolwiek nie usłuchał moich słów, które on poda w imię moje, od tego ja sam zażądam rachunku. Gdyby wszak ten prorok przeniewierczo, i tu jest właśnie ten przypadek proroka, przeniewierczo w imię moje ogłaszał to, czego mu nie poleciłem, albo gdyby przemawiał w imieniu bogów cudzych, taki prorok poniesie śmierć. Może jednak pomyślić sobie, jak rozpoznamy, że jakieś słowo nie jest słowem Jahwe. To jest retoryczne pytanie, Bóg zadaje, ale to jest bardzo istotne pytanie. Jak rozpoznamy, że jakieś słowo nie jest słowem Jahwe? Otóż, jeśli prorok będzie mówił w imię Jahwe, a to, co powie, się nie sprawdzi, nie nastąpi, nie było to słowo Jahwe, z pychy pochodzą słowa takiego proroka, nie lękaj się go. To jest ten przypadek, tu opisany proroka, kto mówi, że coś się stanie, wydarzy, a to się nie spełnia, masz takiego proroka się nie lękać, nie bać się go, to Bóg, Stwórca, przez niego nic nie mówił. I tutaj można by podać kilku takich proroków. Był taki, który wpływa nadal na nasze życie, w pewnym sensie na nasze życie, na społeczeństwo, w którym przebywamy. Był to papież Sylwester. Ten przełom, gdzie rok tysięczny, przełom miał być, miał się objawić, tak, smokiem, lewiatan to co innego jest, ale chyba tak określali to wtedy. I po prostu chcieli go tymi różnymi wystrzałami odstraszyć, żeby nie przyszedł. To jest jeden prorok, który się nie wypełnił, który został ten dzień do dnia dzisiejszego, celebrowany jest. Znaczy oni się chyba tak cieszyli później. A nie, oni się, tak, masz rację, oni się cieszyli, że nic się nie stało. Tak.
Już nie pamiętam, czytałem to dawno temu i dokładnie nie pamiętam. Natomiast współcześniej, bliżej trochę naszych czasów, to już od XVII wieku, można powiedzieć, tak już zaczęło się kształtować jakiś pogląd, prorocze interpretacje Księgi Daniela w powiązaniu ze objawieniem, Mateusza 24 rozdział i tak dalej. Też tutaj dokładnie nie powiem imion. Jak on się nazywał? Ten pierwszy w zasadzie, co od niego wyszło. No nieważne. W każdym razie później tutaj był jego uczniem Charles Russell i on tutaj zaczął propagować przyjście Chrystusa w 1887 pierwotnie. Mówię, to nie jest jego nauka, on to zaczerpnął, mam na końcu oka, ale nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywał. I on zaczął to propagować, później to się oczywiście nie stało, datę przesunięto na 1900 tam któryś, później jakoś mocno na 1914 rok. Wiemy, że wybuchła wojna, pierwsza światowa. I później to znowu jakoś oddalono na następny rok. Później to próbowano, czy nadal próbują to alegoryzować. Czyli, że przyszedł, ale nie przyszedł. Mówię o przyjściu Chrystusa. Tutaj te proroctwa, ci prorocy, o tak można powiedzieć, prorokowali, że w tym roku przyjdzie. W tym roku przyjdzie, w tym roku przyjdzie. To jest ten przypadek, który czytamy w Torze, 18 rozdział 5 Mojżeszowej, gdzie ci prorocy coś mówią i się nie staje to. Masz takich proroków się nie bać. Natomiast my się chcemy dzisiaj zająć tym innym prorokiem, który mówi coś i się staje. I się dzieje. To jest troszeczkę, można powiedzieć, znaczy tam potrzebny jest czas, tak, ale tutaj też potrzebny jest czas, ale to jest trudniejsze do rozeznania. I tu cały czas jest jedna, jedyna wskazówka, jak rozpoznać takiego proroka, który coś mówi i się to staje. Czyli może uzdrawiać, może cokolwiek robić, co jakby poświadcza jego działanie Boże, lub mówić o jakichś czasach, lub mówić o sobie, że jest Mesjaszem wręcz w takim znaczeniu. Tu główną właśnie tą myślą z 13 rozdziału 5 Mojżeszowej jest trzeci werset. Może drugi, jeśli powstał u ciebie w Izraelu jaki prorok lub jasnowidz i obiecał ci znak lub cud. Czyli tak mówię o uzdrowieniu też. Dlatego ci przywódcy religijni, faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie za czasów Jeszua, dlatego tak pilnie badali to, co Jehoszua robił, bo oni kierowali się tymi fragmentami Tory, bo oni musieli to sprawdzić. Zaraz do tego dojdziemy, gdzie to jest mowa, że musieli to sprawdzać. Trzeci werset. I gdyby ten znak albo cud, który on zapowiedział, istotnie się dokonał, czyli widzimy, to jest ten wariant, uważam, trudniejszy, tylko tutaj jest jedna wskazówka, która pozwala to prawidłowo zweryfikować. A on rzekłby do ciebie, pójdźmy do innych bogów, których ty nie znasz i służmy im. To jest ten zwrot, pójdźmy do innych bogów, uwierzmy w innych bogów. Ja wierzę w takiego Boga, że Bóg jest tutaj, już tutaj może wybiegnę trochę, że ten Bóg, któremu ja służę i temu, który stał się cud, jest Bogiem wcielonym, Bogiem tamtym, ale to nie jest ten Bóg, bo to jest Bóg tych ludów, z których oni wyszli. Ten inny Bóg, to jest ten inny Bóg, z których
z której krainy oni wyszli i ten inny Bóg, do której wchodzą. To mówiłem ostatnio, że te wszystkie dogmaty pod różnymi postaciami, pod różnymi odcieniami, bo to ma różne odcienie też, czyli ta postać trynitarna, później dualistyczna, ma różne odcienie. Tutaj zachęcam a propos, że Duch Święty jest osobą, to ma świetne, uważam, nauczania Filipińczyk, on się nazywa, zaraz wam zerknę, jak on się nazywa, nie wiem czy jeszcze jest, on walczy z trynitaryzmem w tak zwanym kościele adwentystycznym i on na ten temat ma bardzo głębokie, bo ja analizowałem to co on mówi, bardzo głębokie i prawidłowe zrozumienie tej kwestii, zaznaczam, tej kwestii. Gdzie to jest? On się nazywał... nie wiem czy... Bo ja sobie skrywałem jego filmy. Mam. Zaraz napiszę na czacie, bo to jest z francuskiego to nazwisko, chyba. Tak mi wygląda przynajmniej. Na YouTubie. Może go znajdziecie po nazwisku. W tej kwestii on bardzo dokładnie analizuje duch Jeszua, duch Boży, jak on jest przedstawiany w tekstach. Dlatego mówię, że tutaj w kwestii rozpoznania, że coś się dzieje, coś się staje, bo ja nie kwestionuję, że takie rzeczy mają miejsce, uzdrowienia, jakieś cuda, nie kwestionuję tego. Natomiast kwestionuję, z jakiego ducha to jest, czyim duchem, czyją mocą sprawczą jest to zrobione. Tu jest jedyną wykładnią, że ten prorok, ten cudotwórca skłania innych do innych bogów, których nie znasz. Izrael, tak jak mówiłem, jest, Bóg jest jeden. Jeden i tylko jeden. Wszystko inne, wszystkie inne koncepcje to są bogi, których Izrael nie zna, obce. Każda inna koncepcja jest obcym bogiem. To się w ogóle, to dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Jak sobie przeczytacie definicję chrześcijaństwa na Wikipedii, oczywiście tam jest w takim kontekście katolickim to zdefiniowane, to Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. No jeden, ale trzy. No. Trzy, ale jeden. Mało tego, jak sobie popatrzycie ekumenizm światowy pod przywództwem Kościoła katolickiego, to jeden, tam jest jeden wymóg. Każde zrzeszenie, denominacja, każdy kościół tak zwany może być w tej ekumenii pod jednym tylko warunkiem. Musi wierzyć, że Bóg jest w trzech osobach. Tylko jeden wymóg. I oczywiście kościół ten nominalny adwentystyczny, bo tam są różne odłamy, jest w tej ekumenii. Tam gdzieś jest spis tego wszystkiego. Gdzieś kiedyś to czytałem. Zachowujcie jego przykazania. Jednym z przykazań jest dekalog, z przykazań, pouczeń, tak, wskazówek, jest dekalog, gdzie jest jasna mowa. Kim jest Stwórca? I że tylko jemu się cześć należy. Cześć w tym znaczeniu, że
akceptujesz, że to On jest tą siłą sprawczą wszystkiego. On to stworzył, On rządzi, On daje błogosławieństwo, On daje przekleństwo. On w każdej sytuacji jest źródłem naszego życia, naszego każdego dnia. Dlatego uświadomiłem sobie jakiś czas temu, że tak ważne jest w każdej wypowiedzi, a szczególnie gdy wypowiadamy błogosławieństwo, żeby to ująć, że gdy wypowiadamy tak zwane życzenie, bo to życzenie można zrobić równanie do błogosławieństwa, ale to jest to życzenie, to jest złe współczesne określenie, nie oddaje sensu błogosławieństwa. Samo słowo błogosławieństwo wskazuje na Stwórcę. Tylko że znowu to błogosławieństwo poprzekręcano i to błogosławieństwo nie wskazuje na Stwórcę, bo tam w ogóle w tych zdaniach się nie wypowiada o sile sprawczej Stwórcy. Tutaj przeczytajmy sobie Powtórzonego Prawa, jeszcze 13 rozdział, bo to są istotne elementy, że od 7 tu czytamy, jeśli będzie cię uwodził do czego? Namawiał. Brat, czyli bliska osoba, syn twojej matki lub twój syn, twoja córka czy żona, zobaczmy, to namawianie jest w zaciszu domowym, tak to ujął, w kuluarach, gdzieś, gdzie jest jakaś bliska, intymna nawet więź międzyludzka. Czy żona spoczywająca na twoim łonie lub twój przyjaciel, będący jakby własnością, własną twoją duszą, mówiąc potajemnie, chodźmy służyć innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, jakimś bogom narodów, które cię otaczają, czy też tych mieszkających blisko ciebie, czy też tych odległych od ciebie, od jednego krańca ziemi do drugiego. Nie ulegaj mu i nie słuchaj. Jako nowinka czasami, jako coś tajemniczego, bo to pociąga ludzi, no Bóg jest jeden, to jest takie no za proste, takie przaśne jest, takie no trzeba coś wprowadzić tajemniczego, tak, jak to doktryna o Trójcy mówi, że no to są trzy, ale wiele, to jest tajemnica, one są równe, ale oddzielne i tak dalej. Pójdę na resorach, tak powiem, bo wielokrotnie jest mowa, kiedyś miałem rozmowę z dwoma studentami, jak to się ta szkoła katolicka nazywa? Seminaria, tak? Chyba pierwszy albo drugi rok, już nie pamiętam, bo to dawno było. To nie mieli nic do powiedzenia w tej kwestii, bo jest wiele fragmentów w Biblii, w tak zwanym Nowym Testamencie, gdzie jest mowa już po zmartwychwstaniu, gdzie Jeszua poszedł do nieba, że mówi, że jest Bóg, jest większy od niego. Że on coś tam wie, on nie wie. Wiele takich fragmentów jest, które gdy zostały im przeczytane, w ogóle nie wiedzieli, co powiedzieć. Nie mieli żadnych argumentów na to. Bo oczywiście, no, argument był taki, no tu Jezus, jak to się mówi popularnie, no był na ziemi, to mógł tak powiedzieć, że jest mniejszy. No bo był jako człowiek, to tam był trochę mniejszy. Ale są fragmenty, gdzie on mówi, jest powiedziane, czy napisane, że już jest jak po zniewolstąpieniu, że jest niższy rangą. To jak w tej doktrynie trynitarnej, gdzie wszystkie te osoby są sobie równe pod tymi ich doktrynalnymi jakimiś wytycznymi aspektami. Dobrze, to jest tamta doktryna. W każdym razie to są inni bogowie. Bogowie pogańscy, takie koncepty znajdziemy w mitologiach, bo to nazywamy dzisiaj mitologie greckie, później rzymskie, tak, ale znajdziemy to w starożytnych Babilonii i w innych tych ludach znajdziemy te koncepcje. Natomiast
ciekawą rzeczą jest, że nie znajdziemy koncepcji, że jest jeden tylko Bóg. Jeden, nie ma innego. W tych koncepcjach pogańskich. Ja nie spotkałem się. No oczywiście jest mowa, że jest ten najwyższy, główny Bóg, ale są jeszcze inni bogowie. Ale tak nie ma takiej czystej definicji, że jest tylko jeden Bóg, nie ma żadnych innych. Ten, który stworzył i nie ma nic innego. W każdym razie to jest bardzo silne oddziaływanie, że ktoś coś mówi i to się wypełnia, spełnia, robi się, czyni. To bardzo silnie oddziaływuje na ludzi. Wręcz prowadzi do takiego ślepego podążania. Jakieś klapki się zamykają u tych ludzi, że to tak się dzieje. Natomiast sam tekst, ten 13 rozdział, nam pokazuje, że mamy pewien sposób postępowania. To, co wspomniałem o Jeszule. Badali ci przywódcy religijni, badali na podstawie tego fragmentu, bo tu jest o tym powiedziane, 14 i 15 werset, że przewrotni ludzie wyszli spośród ciebie i uwiedli mieszkańców swego miasta, mówiąc, pójdźmy służyć innym bogom, których wy nie znaliście. Wówczas, 15 werset, wówczas przeprowadzisz dochodzenie. Będziesz badał i pytał dokładnie. Oczywiście chodzi o to, że z tego miasta odstępstwo tu doszło, ale można też to użyć do całości. Bo w dzisiejszych czasach musimy użyć to do całości. Bo nie wiem, czy wiecie, spróbujcie sobie znaleźć. Internet, zasób wiedzy jest duży, tylko trzeba wiedzieć, czego szukać. O Mesjaszach w judaizmie. Ile Mesjaszów już było? Współcześnie nawet. Znaczy współcześnie tam, no 100 czy 200 lat. Ilu Mesjaszów w judaizmie? Ale to nie ten Mesjasz. No właśnie. No właśnie, ale tych Mesjaszów, którzy coś tam działają i czynią, jest wielu. Kiedyś mieliśmy spotkanie z taką siostrą starszą wiekiem. Ona już nie żyje. I któregoś dnia, na szabat notabene, przyszła, przyniosła takie książki, taka euforystycznie, że była chyba na takim spotkaniu, bo wzięła te książki, takie zeszyty to są. Na spotkaniu, takim meetingu, można by powiedzieć w pewnym sensie, spotkaniu szkoleniowym, bo to zeszyt szkoleniowy, tak się nazywa, zatytułowany. I to nosi nazwę Koło Przyjaciół Bruno Gruninga. Kto to jest? Wrzucę wam, bo to jest, nie wiem, czy to szwedzkie nazwisko jest, bo to on Gronkowski miał pierwotnie, później się jakoś zmienił. Sobie skopiujcie z czatu, bo jak się rozłączymy sesję, to wszystko jest tylko online, nie można odtworzyć. I przyniosłem te zeszyty, ja po prostu nie wiedziałem, kto to za człowiek jest i mówię, dobra, no przeczytam, zaznajomię się, bo nie wiem, co tu się dzieje, bo jest, ona mówi, że no, ludzie uzdrawiani są, się dzieją różne cuda. Ja nie wiedziałem. Pierwszej myśli było tak, że to jest jakiś człowiek, który coś tam działa w imię Jeszua, czy Jezusa, uzdrawia i tak dalej. Okazuje się, że ten człowiek, gdzie ja to mam? Ten człowiek, on już nie żyje, bo on zmarł w 1959 roku. Tak pokrótce, może żeby przybliżyć. Miał różne tam swoją historię. W 1936 roku, 1936 wstąpił do NSDAP. To nieważne jest w pewnym sensie. Później po wojnie, w
czyli między marcem a czerwcem 1949 roku przebywał w rezydencji Halsmanów w Hersford, gdzie jednego dnia przybyło 5 tysięcy osób, bo on już tam kogoś uzdrowił. Po tych wydarzeniach władze landu północnej nad Renii i Westfalii wydały mu zakaz udzielania porad i nauczania. Po tym fakcie Bruno Grüning, nie wiem jak to się wymawia dokładnie, przeniósł się do Traberhof koło Rosenheim, gdzie we wrześniu 1949 roku w ciągu jednego dnia przybyło 30 tysięcy osób. W kolejnych latach działał jako wędrowny kaznodzieja. Nie posiadał uprawnień do wykonywania zawodu lekarza, jednak wielokrotnie udzielał porad pseudomedycznych, co skutkowało tym, że był kilkukrotnie zatrzymywany i sądzony. W 1956 roku został aresztowany i oskarżony o przyczynienie się do śmierci Ruth Kaufhoff, która zmarła po jego zabiegach i odstawieniu przepisanych jej przez lekarzy leków. W 1957 roku został skazany na karę grzywny, a rok później na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sam zainteresowany, wniósł apelację, jednak zmarł na raka przed wydaniem prawomocnego wyroku. Grób Bruno Grüninga jest miejscem spotkań sympatyków jego rzekomego uzdrowicielskich idei. To oczywiście Wikipedia mówi, że rzekomo. Ja twierdzę, że miały miejsca te zdarzenia, które są tam opisane. W 1958 roku założono stowarzyszenie na jego cześć. I to działa. I to w Polsce jest po polsku wydana ten zeszyt. I jak ja to dostałem do ręki, to przeczytałem to całe, bo nie wiedziałem, co to jest. I tutaj tak, w przypisie czytamy: Bruno Grüning, to pewne, otwiera nam bramę do raju. No, bramę nam otwiera. I tutaj wam przeczytam takie myśli, które tutaj są. List Maria Sophie Kamp. Zaraz przejdę do sęda. Jeśli jesteśmy w naszych myślach i uczuciach otwarci, to Bruno Grüning może nam pomóc, ponieważ on jest silniejszy od zła. Temu dają świadectwo liczne relacje o uzdrowieniach i pomocach przesyłane od przyjaciół ze wszystkich kontynentów do centrali w Niemczech. Mnie to już zastanowił ten zwrot, że Bruno Grüning może nam pomóc, ponieważ on jest silniejszy od zła. Ja myślałem, że w imieniu Jeszua uzdrawia. Do tej pory tak myślę. A tutaj mamy, że Bruno Grüning jest siłaczem. I przeczytam wam takie, bo to jest i śmieszne, i niebezpieczne, ale jak to działa? Bo nawet w tych zeszytach jest jego zdjęcie, takie z profilu. A tu czytamy taki list, który nadszedł wspólnota Gaj Armenia Nachman Tamanian, czyli prawdziwy list. Kochani przyjaciele, obok naszego domu, czytam ten list, obok naszego domu znajdują się szklarnia o powierzchni około 350 metrów kwadratowych. W kwietniu 2013 roku pomocnicy zasadzili 1000 sztuk sadzonych pomidorów i je podlali. U nas w Armenii pogoda w kwietniu jest porównywalna do tej w Niemczech. Pojechałem na 8 dni do mojej mamy. Mój mąż miał podlać te sadzonki po 3 dniach od posadzenia. On jednak o tym zapomniał. Gdy po 8 dniach wróciłam, wszystkie sadzonki leżały na ziemi. Były całkowicie żółkłe, liście miały wyschnięte i tylko czubki były jeszcze zielone.
Sąsiedzi mówili, tutaj nic już się nie da zrobić, musisz kupić nowe sadzonki. Najpierw podlałem wszystkie te sadzonki, a na koniec, od maja 1997 roku, jestem w kole przyjaciół Bruno Grünga. Powiesiłam w szklarni duże zdjęcie Bruno Grünga, a małe porozkładałam między roślinami. Podczas Einstellen, to jest takie jakieś ich święto chyba, z tego co rozumiem, poprosiłam Bruno Grünga o pomoc dla nich. Codziennie podlewałam rośliny, chodziłam wokół nich i prosiłam dla nich. Pomału podnosiły się na nowo. Z 1000 sztuk tylko 17 musiałam wymienić na nowe. W ciągu jednego tygodnia rośliny zaczęły rosnąć. Podwiązałam je. Po tygodniu żółte liście poopadały, a urosły zielone. Od tej pory sadzonki pomidorów rosły już normalnie. Potem nagle stwierdziłam, że zniknęły wszystkie zdjęcia Bruno Grünga. Zapytałam o to mojego sąsiada, który pomagał mi w podlewaniu. Wyjaśnił mi, że zabrał te zdjęcia do swoich pomidorów. Powiedział, moje pomidory muszą też tak dobrze rosnąć. Poprosiłam o oddanie dużego zdjęcia, te małe pozwoliłam mu zatrzymać. Temu sąsiadowi udało się zebrać i sprzedać więcej pomidorów niż dawniej. Toteż wierzy on teraz w pomoc przez Bruno Grünga. Jestem bardzo wdzięczna za tę pomoc. Koniec tego listu. Ja myślałem, że jest Jehoszua pośrednikiem przy pomocy, ale nie przy pomidorach. Widzicie, rzeczy się dzieją różne. Tu jest tego mnóstwo, tych listów, bo to na tym się w ogóle opiera, że ludzie przesyłają do tej centrali ich te różne cuda, które się zdarzyły, gdy się te osoby modliły do Bruno Grünga lub jakieś te właśnie zdjęcia stawiali sobie gdzieś tam, czy zawieszali w pokoju. Tego jest tutaj dużo. W każdym bądź razie to w prostych słowach nie ma nic związku z wybawieniem, z tym, że Jehoszua jest naszym pośrednikiem, arcykapłanem, wybawicielem, że on ma moc, że jest królem, panem, panów. I to jest tylko przykład, to co przeczytałem, bo tego jest bardzo dużo w otaczającym nas świecie. Może czasami nie widzimy tego, ale to i on tam gdzieś wręcz, gdzieś to było, to miałem pozaznaczone, teraz trudno tu znaleźć, wręcz jest uważany za Mesjasza. Do takich rzeczy dochodzi, że ludzie pokładają ufność, no tak jak w katolicyzmie są święci, tak? Święty od tego, święty od tamtego, święty od górników, święty od kierowców, święty od... Tak, że pełno takich różnych świętych jest, ale to też pokazuje, jaką to ma siłę, to właśnie ten cud, jak to oddziałuje bardzo silnie na ludzi. Był jakiś czas temu taki na stadionie chyba tym narodowym, jakieś takie wielkie, jakiś ze Stanów chyba ktoś przyjechał, nie pamiętam jak on się nazywał, też jakieś setki uzdrowień, tysiące przyszło na to uwalnianie, to też można tak nazwać, bo też są jakieś dziwne takie ruchy, które się nazywają uwalnianiem od jakichś nałogów, od demonów i tak dalej. I też tam cuda się różne działy. W każdym razie ktoś czytał gdzieś na YouTubie, znalazłem, nie wiem, gdzieś tu mam nagrane, ale to wiele rzeczy mam, a już to się tego sporo zrobiło i trudno później w tym wszystkim znaleźć te informacje, które gdzieś tam się słyszało.
że ktoś prowadził statystyki w Stanach Zjednoczonych i tylko nie na temat uzdrowienia, tylko na temat uwierzenia w Chrystusa jako takiego, w Jezusa, na różnych takich dużych spotkaniach, gdzie właśnie te różne są uniesienia duchowe, wyzwalania i tak dalej, takie duże, spektakularne przedstawienia bym to nazwał. I ktoś to rejestrował, ile osób się tak zwanie nawróciło, uwierzyło w Jezusa, i te badania były długoterminowe, czyli sprawdzano po jakimś czasie, po iluś latach, czy te osoby dalej są, to co deklarowały, dalej w tym trwają. I okazało się, że był tam bardzo znikomy procent tego wszystkiego. Ja wiem dlaczego, bo te różne przedstawienia, muzyka, flagi, to wszystko działa na emocje. Jakieś uniesienia w Duchu Świętym, proroctwa i tak dalej, prorokowanie, to bardzo silnie działa na emocje człowieka, daje się człowiek wciągnąć w to. Ja nie kwestionuję różnych darów Bożych, bo one są, były, są i będą, ale chodzi o ducha, skąd on wychodzi. I tutaj jedyną wskazówką, jak to rozpoznać, jest to zdanie, że pójdźmy służyć innym Bogom, których ty nie znałeś, którzy są daleko albo bardzo daleko, czyli bardzo nieznani, gdzieś skądś przywleczeni jako tajemnica, jako nowinka, jako coś teraz nowego, ekscytującego. Nie wiem, czy słyszeliście, pojawił się Chrystus w Chinach, się wcielił w kobietę. Jest taki, to się nazywa Kościół Boga Wszechmogącego, tam sobie możecie to znaleźć. Oczywiście nikt go nie widział i zostawił różne pisma. Oczywiście ja uważam, że to ma, tak jak Bóg wielokrotnie złe rzeczy, które Izrael robił, wykorzystywał ku dobremu, czyli chcieli na przykład mieć króla, no to proroctwa poszły o królu, Mesjaszu, który będzie rządził narodami. Czyli tą złą rzecz, taki przykład prosty, czyli tą złą rzecz, którą Izrael sobie zażądał, chciał mieć fizycznego króla, Bóg wykorzystał, żeby pewne proroctwa dotyczące Mesjasza, króla, były łatwiej zrozumiałe, łatwiej w tym temacie rozumiane. I to, co w Chinach się dzieje, uważam, że też ten ruch, uważam, jest na dzień dzisiejszy tam potrzebny, żeby ich wyrwać, żeby zaczęli czytać Biblię. Tylko problem jest w tym, że oni czytają tamte pisma, które wcielony nowy Chrystus jako kobieta sporządził, chyba to on, i oni bardziej się skupiają na nich niż na samej Biblii, chociaż Biblię często cytują. I tak jak mówię, w ich środowisku, w ich kraju jest to bardzo potrzebne, bo to kraj bardzo ateistyczny. Oni życie nawet tracą za to, że czytają Biblię, czy tam mają nawet Biblię. Nie wiem, jak teraz jest współcześnie, ale był taki okres, że nawet za to, że mieli Biblię, to byli więzieni i torturowani. I uważam, że ten ruch jest tam potrzebny w tej chwili. Mimo że ma dziwne konotacje, bo ja sprawdzałem, może faktycznie Jeszua przyszedł, już wstąpił i tak dalej. Sprawdzałem to, co oni mówią, jak to wygląda. Tak samo uważam, że ruch adwentystyczny w swoim czasie też był potrzebny. On pobudził wielu ludzi do zachowywania szabatu w tamtym czasie. I wiele innych. Sam protestantyzm był bardzo w
tamtym czasie bardzo, w pewnym sensie oczywiście wszystko to mówię, bardzo potrzebny, żeby ludzie się uwolnili spod władzy Kościoła katolickiego. Ale nie twierdzę dzisiaj, że protestantyzm jako taki, ten luteranizm, kalwinizm, że jest okej. Oni po prostu stanęli w miejscu. Dlatego my, zmieniając coś, poznając, nie chcemy stanąć w miejscu. Chcemy mieć mięsiste serce, żywe, czułe, czyli odczuwające, co nas otacza, duchy, które przychodzą, tak, jak z Chin, czy z Ameryki, czy z innych miejsc, badać je i analizować. Bo to jest, tak możemy okiełznać w pewnym sensie nasze emocje, bo emocje mogą nas zwieść. Możemy trafić w miejsce, gdzieś w jakieś miejsce, gdzie naprawdę możemy, ja znam takich ludzi, no, że tak powiem, popłynęli w tym kierunku, na emocjach, gdzie tam się bazuje na emocjach. To są ci, co mówią o sektach, to bardzo dobrze definiują te rzeczy, że tam głównie się właśnie na zamknięciu, na emocjach bazuje, tak w skrócie mówiąc. Ja chciałem dzisiaj pomówić też o innych prorokach, bo nie wiem, czy się zetknęliście z tym, ale funkcjonuje takie określenie w przestrzeni publicznej jak prawo przymierza, kalendarz przymierza. I to, co mówiłem wcześniej o słowach, które pisarze czy tłumacze Biblii poprzekręcali, powprowadzali do przekładów biblijnych, chociażby w języku polskim. Tutaj najwięcej mogę się wypowiedzieć w tej kwestii. Powprowadzali słowa, które nie mają właściwych znaczeń. Tu najprostszym słowem jest Kościół, ale też jest to słowo, co wielokrotnie powtarzam, szczęście. Nie ma słowa, tak jak czytałem tekst dzisiaj, parsze, nie ma szczęścia, tylko błogosławieństwo. To jest prawidłowe słowo w tym miejscu. Jest radość ewentualnie. Radość z czegoś, ale błogosławieństwo jest tym wskaźnikiem, od czego to, od kogo pochodzi. Ale też innym słowem, bardzo niebezpiecznym, co też wielokrotnie powtarzałem, jest żydowskie. Biblia Warszawska, Biblia Gdańska zawierają te słowa, czyli te greckie słowa przetłumaczone na polski, że jest żydowskie. I zobaczmy sobie, bo z tego słowa wyszła doktryna. Błędnego słowa wyszła doktryna. Czyli z błędnego założenia co może wyjść? No, błędna doktryna. Ewangelii Jana, 2 rozdział, 13 werset, przykład poznański, czytamy. Prześledźmy sobie te miejsca. Bo ja tutaj chcę konkretnie wskazać, jak to Żyd i żydowskie określenia w tekstach Biblii wprowadziły ludzi w błąd. Ale muszę najpierw wprowadzenie zrobić, żeby przejść do sedna. Jana, Ewangelia Jana 2:13, przekład poznański tutaj, bo to określenie w ogóle jest głębsze działanie ma, niż nam się wydaje. Czytamy tutaj tak. Zbliżała się Pascha żydowska. Jezus poszedł do Jerozolimy. Inny werset, też Ewangelia Jana 11:55.
zbliżała się Pascha Żydowska, a przed Paschą wielu z tej okolicy udało się do Jerozolimy, aby odbyć rytualne oczyszczenie. Rozumiecie, co tu jest? Pascha Żydowska. Tak jest to sformułowanie w tym przykładzie poznańskim. Na co ono wskazuje? No, że jest Pascha Żydowska. Że to nie jest Wielkanoc katolicka, tylko to jest Pascha Żydowska, no bo jest religia żydowska, no to jest ich Pascha. No i ci w duchu chrześcijańskim, gdzie całe prawo zostało ubite do krzyża, no to jest święto żydowskie. To nie jest święto chrześcijańskie. Bo to tak te interpretacje tego zwrotu idą w tym kierunku. Że to jest Pascha żydowska. Jak sobie zaraz otwórzmy ten sam werset. W przekładzie vocatio, interlinearny. Bo tylko vocatio, o dziwo, wszędzie generalnie używa prawidłowego w polskim języku zwrotu. Była zaś, tak, no przekład dosłowny, tak. Była zaś blisko Pascha Judejczyków i weszli liczni do Jerozolimy z krainy przed Paschą, aby uczynili nieskalanymi siebie. Tutaj też zwracam uwagę na nazwę Jerozolima, bo Jerozolima przybrało już w naszym rozumieniu jako nazwa własna tego miejsca, tego miasta, ale to jest Jerusalem, miejsce, miasto, miejsce pokoju, jako znaczenie, spójrzmy na to. Jerusalem, gdzie Bóg przebywa, może być zbór mesjaszowy, ciało Chrystusa, gdzie miał być pokój, szalom. Rozumiecie to? Zamykamy się cały czas, łapiemy się na nazewnictwie, które mamy w naszym sposobie myślenia przywiązane do danego miejsca, do danej nawet rzeczy czy coś. Ale tam jest, nazwy hebrajskie mają funkcje przede wszystkim przymiotnikowe. I to przymiotnikowe Bóg wykorzystuje jako alegorię, jako symbole. Można powiedzieć, że jest ciało, czyli fizyczna Jerozolima, i jest duch tej Jerozolimy, czyli miało być to miasto miejscem pokoju. Nie mam przekładu dynamicznego, mam tylko audio, nie mam pisanego, nigdzie nie mogłem znaleźć, szukałem swego czasu, może się gdzieś już pokazał, jakby ktoś wiedział, to proszę o link. W każdym razie chodzi mi o to, że jest Pascha Żydowska i teraz zobaczcie, przejdźmy dalej. Ewangelia Jana 19:30. A gdy Jeszua skosztował octu, powiedział: wykonało się, i schyliwszy głowę, oddał ducha. 31. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostało. Bo to jest najważniejsze. Przekład współczesny. Biblia Gdańska. Przekład uwspółcześniony Biblia Gdańska. Koło King James po prawej stronie. Celowo czytam z tego przekładu, bo z tego przekładu było to ta interpretacja wywodzona. Angielski znaczek King James i po prawej stronie masz PUBG. A, tu. To jest przekład uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, bo jest nowa Biblia Gdańska, jest jeszcze uwspółcześniona Biblia Gdańska. Jeszcze raz, 30. Gdy Jeszua skosztował octu, powiedział, może przeczytam tak, jak jest napisane, Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się, i schyliwszy głowę, oddał ducha. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu w szabat, ponieważ był to dzień przygotowania, prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto. Okej, okay. Żydzi. I teraz przejdźmy do końca tego rozdziału, 19, 41 werset i drugi. A na miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc położyli Jezusa
z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób był blisko. Z tego sformułowania, że to było żydowskie święto, Pascha żydowska i żydowski dzień przygotowania, wywnioskowano, że to jest kalendarz żydowski, a kalendarz przymierza był akurat w tamtym czasie o jeden dzień wcześniej. Że to jest żydowskie, bo jest napisane żydowskie. Że to jest żydowski, święto żydowski, kalendarz żydowski, dzień przygotowania i żydowskie, a kalendarz przymierza to nie jest żydowski. Nie znajdziecie po pierwsze takiego określenia, kalendarz przymierza, nigdzie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli przeczytamy ten werset Jana 19:42, bo z tego wersetu wysnuto sformułowanie kalendarz żydowski jest inny niż kalendarz przymierza, to tam czytamy, wrócimy do Vocatio, ten werset 42, tam więc z powodu przygotowania Judejczyków, bo blisko był grobowiec, położyli Jezusa. Nie mamy tutaj żadnego kalendarza żydowskiego, tylko mamy kalendarz judejski, a Jeszua był Judejczykiem. To, że jest ta różnica, to nie ulega wątpliwości. Sam do tej pory nie wiem, bo jest mowa o Pasrze. Prawo Paschy mówi, że 14 dnia, czyli teoretycznie po zmierzchu, jak się spotkał Jeszua ze swoimi uczniami na tak zwaną ostatnią wieczerzę, teoretycznie mógł spełnić według Tory, według tego kalendarza, który tam obowiązywał, tą Paschę. Natomiast mi się nie zgadza jedna rzecz. Jeżeli były, bo też słyszałem, analizowałem tą koncepcję, że były dwa kalendarze w tamtym czasie, jedni zachowywali, nawet tutaj słyszałem, że Jezus jako Stwórca, to on wiedział dokładnie, kiedy je spełnia i on wiedział, że tu jest pełnia, tu jest Pascha. A Żydzi, już tak ujmę, no, mieli swój kalendarz i oni tam, akurat w tamtym czasie był dzień później. Ale zachodzi pytanie zasadnicze. To Jeszua, jako znawca kalendarza i tematu, obchodził Paschę, bo znał, który dzień jest i która godzina, że tak powiem, który wieczór dokładnie, i obchodził go według tego, już tu przywołam to sformułowanie, kalendarza przymierza, a wypełnił prawo według kalendarza żydowskiego? Bo jeżeli ten kalendarz żydowski był B, jest B, tak, B w sensie niedobry, no to dlaczego według niego wszystko wypełnił? Że został zabity w tym czasie, kiedy zabijano baranki na Paschę, jaką, no, użyję tych sformułowań, żydowską. No ale, ale wiedział, kiedy jest Pascha przymierza. No, ale wypełnił Paschę żydowską. Rozumiecie, o co chodzi? Że to się nie klei w ogóle. Tak samo się nie klei, że dzień zaczyna się od świtu. Bo wyobraźcie sobie dzień przed świętem poszczenia, czyli Jom Kippur. Czyli mamy, dzień się zaczyna od świtu do zmierzchu, czyli plus minus. Zróbmy, żeby to było łatwo liczyć. Od 6 rano się świt zaczyna, o 18 się kończy się zmierzch, czyli mamy, że dzień trwa od 6 rano do 18, czyli 12 godzin. Jest dzień poszczenia, Jom Kippur, 24 godziny, czyli od zmierzchu do zmierzchu. I od tego zmierzchu się zaczyna, już od zmierzchu, nie od świtu, bo tu mamy, była dziura, tak? Od zmierzchu następnego świtu jest dziura 12-godzinna. Co to jest czas? Czas niczyj? Czas, nie wiem, Marsa, Wenus, czy tam Słońca?
No to jeżeli nie, no to powiedzmy, że tu już od wieczora się zaczyna następny dzień, czyli następny dzień według tej koncepcji ma 24 plus 12, 36 godzin. Tylko chcę pokazać pewną nielogiczność w tych koncepcjach. Oczywiście ja nadal nie do końca wiem, bo jest napisane, że Jeszua mówi, przygotujcie Paschę. Z Paschą się wiąże jagnię, które 10 dnia miało być oddzielone od stada, żeby sprawdzić, czy jest bez skazy i 14 dnia miałoby zabić pod wieczór. Jeżeli to tak jest, Jeszua spożył Paschę, czy ta Pascha wiąże się w tym okresie 14 dni? Przepraszam, czy ona wiąże się w okresie 14 dnia pierwszego miesiąca? Czy mieści się? Bo jeżeli nie wypełni tego dokładnie, no to coś tutaj jest nie tak. Bo wiemy, że Pascha jako kolacja, bo Pascha to jest oddanie, czyli to jagnię ma być biesiadne, spożywane w domach, w rodzinach, w domach, przygotowane, wcześniej upieczone. Wyobraźmy sobie, bo pewnie nie każdy wie, ile czasu takie jagnię, czyli taki, bo to jagnię to ma tak jak kot, więcej tej sierści, tej wełny niż tego mięsa, tak? Drugie tyle to jest tego włosa. Ale to taki jagnię roczne do roku, to taki duży kot. No to, ale takie mięso to się na ogniu ile czasu piecze? Bo to nie mówimy o piekarnikach. Nawet jakby był taki piec jakiś murowany, to ile czasu? 2 godziny to minimum, żeby się to upiekło. W każdym razie jest dużo w tym temacie niejasności, dużo wątpliwości. Swego czasu to analizowałem. I ja osobiście tutaj w naszym domu łączymy to, czy to przymierze Jeszua jako Pascha, jako ustanowiona podczas Paschy, bo ten dzień był szczególnym dniem, to całe oddanie szczególne było i łączymy. Oczywiście nie pieczemy baranka, bo to słyszałem, że niektórzy pieką. Nie, to mamy w torze napisane, że Bóg wybierze sobie to miejsce. Nie mamy jasnego, klarownego sformułowania, gdzie Bóg wybrał to miejsce na spożywanie baranka paschalnego i rozumiem teraz dlaczego. Bo tak jak jest to w wielu miejscach, bo tak jak to jest w wielu miejscach powiedziane, Jeszua jest naszą ofiarą paschalną, barankiem paschalnym, jak to czytaliśmy tydzień temu. To jest Pierwsza Koryntian, 5 rozdział bodajże. I dlatego nie mamy, bo skończył się fizyczne spożywanie baranka paschalnego. Jeszua jest naszym barankiem paschalnym. Dodam tutaj, bo to powtarzam cały czas, baranek paschalny nie jest ofiarą za grzech. Błędnie się to nazywa, że baranek paschalny to jest ofiara za grzech. To nie jest ofiara za grzech. Ta ofiara to oddanie jagnięcia było jako upamiętnienie wyzwolenia z Egiptu, spożywane w domach. Dlatego też ofiara Jeszua wskazuje, żeby spożywać go. Sam Jeszua mówił, żeby go spożywać. I samo święto Paschy, czyli ta kolacja paschalna, ma nam o tym przypominać, że nasze życie ma skupiać się na tym, żeby spożywać to, co Jeszua mówił, to, co uczył. On powiedział, że jest, czym jest? Chlebem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew. Oczywiście katolicyzm sobie to wziął dosłownie do serca, że tak powiem, ale wiemy, że to jest figura. Dlatego mamy też
bo tu chcesz też nawiązać do święta Przaśników, które według księżyca, pełni księżyca, teraz sobie otworzę, pełnia księżyca teraz jest w środę, mówiąc po katolickiemu kalendarzu, w katolickim kalendarzu 24 kwietnia, pełnia o 1 w nocy 49 minut. Dlatego ten dzień, czyli od zachodu, czyli we wtorek 23 po zachodzie zaczyna się pierwszy dzień Przaśników, zaczynając cały cykl 7 dni zaczyna się kolacją paschalną, Pesach. Oczywiście dzień wcześniej jest dniem przygotowania do Pesach, do tego dnia przygotowanie się, oczyszczenie domu z zakwasu. Tak, inni mają później następną pełnię. Tora to dopuszcza, też znałem. Oni też się jeszcze jakoś inaczej liczą. Ja też mówiłem, że tak jak katolicy, świadkowie też chyba bodajże liczą po równonocy wiosennej pierwsza pełnia księżyca jest Paschą dla nich. Oczywiście katolicyzm bierze pierwszą niedzielę po tej pełni jako ich Wielkanoc. To tak wygląda, bo też się kiedyś spotkałem. Natomiast te 3 marzec to wynikało z tego, że inni biorą właśnie to przesilenie, tak, zgadza się, to przesilenie wiosenne jako pierwszy dzień pierwszego miesiąca. I liczą 14 dni i rzadko kiedy wypada, bo też słyszałem, że no nie wypada wtedy tego 14 dnia po przesileniu, nie wypada pełnia księżyca, wypada czasami, ale to jest raz na ileś lat, bo księżyc wędruje. W każdym bądź razie badałem różne koncepcje i pokrótce nawet to, co ja zachowuję, wszystko jest po części błędne. Po części błędne, każda jest błędna. Ja wybrałem najmniej błędną, tak bym to określił. Bo dlaczego? Bo to wszystko się przez czas księżyc, to wszystko się rozjechało. Znaczy w każdej tej koncepcji jest ziarno prawdy, też powiem. Czyli załóżmy, uważam, że pierwotnie Bóg to stworzył, że i szabat, bo też nie wiem, czy się spotkaliście z tym, że szabat powinien wypadać w fazę księżyca, czy w pełni, czy w ciemny księżyc znów, czy w pierwszą, czy w trzecią kwadrę. I jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, czyli, bo dzisiaj mamy czas księżycowy 29,5 dnia, ale są kalendarze odnalezione, dawne kalendarze, które miały 28 dni, czyli równo się dzieli to po 7. Czyli ja zakładam, że kiedyś, prawdopodobnie tak było, jak te różne koncepcje mówią, że szabat był co tydzień, 7 dni i wypadała faza księżyca. I prawdopodobnie to było po przesileniu wiosennym, że to tam się zgrywało. Ale dzisiaj, w naszych czasach, się do końca to wszystko nie sprawdza. Dlatego ja przyjąłem księżyc jako wyznacznik, czyli po równonocy musi nastąpić nów, czyli tak zwany ciemny księżyc. I od tego ciemnego księżyca następna doba jest pierwszym dniem pierwszego miesiąca. Dlatego pełnia ta 24 wypada akurat 14 dnia. I nawet współcześnie przy przyjęciu tego założenia, cały czas mówię, że to są założenia. Każde z tych założeń ma jakiś błąd i w każdym tym założeniu jest część prawdy.
jak może spojrzycie gdzieś na ten nasz kalendarz googlowski, tam są zaznaczone te dni, to pełnia jest pierwszego dnia Święta Przaśników, a siódmy dzień powinien wypadać w kwadrę. I są lata, że wypada, są lata, że się to mija. Oczywiście w godzinach, kilku godzin różnicy jest. Dlatego czasami dodaję jeden dzień, czyli siódmy dzień wypada, ale nie wypada kwadra księżyca, wypada następnego, dodaję następny dzień. Jeszcze jeden. Tora dopuszcza, bo mamy przynajmniej dwa przykłady, gdzie lud się radował, że obchodzi Boże święta i nie było żadnego problemu, żeby przedłużyć te święta, czyli dodać świętowanie, radość z tego. Dlatego ja też z tego wyszedłem, że jeżeli nie wypada ten dzień w kwadrę księżyca, to dodaję jeden dzień jako też szabat. To tak pokrótce, żeby to nakreślić, bo tak jak mówię, w każdej tej koncepcji jest ziarno prawdy i w każdej tej koncepcji jest dużo błędów. Ja chciałem wybrać najmniej. Po wielu latach na swojej skórze, tak powiem, przerabiałem od świtu, w takiej koncepcji, w takiej koncepcji. Nie zgadzało mi się coś, nie zgadzało, bo są koncepcje, że w danym roku się zgadza to wszystko. I też tak miałem. O, nareszcie znalazłem. Ale patrzę na kalendarz, przesuwam się rok do przodu, czy rok wstecz i się to wszystko rozmywa, rozjeżdża się wszystko. Nie jest to spójne, nie jest to jednoznaczne. Natomiast dla mnie jednoznaczne jest, że księżyc wyznacza czas, jest to w wielu miejscach powiedziane, Moadim, wyznaczone czasy i to przyjąłem za wykładnię. Natomiast żeby wyznaczyć punkt, musisz mieć dwa punkty odniesienia. Nie możesz z jednego punktu wykreślić prawidłowy jeden punkt. Musisz mieć dwa punkty odniesienia, dopiero wyznaczysz trzeci. To jest prosta zasada geometrii i tymi punktami, czyli dwoma świadkami jest pełnia i jest Nów. I jest słońce, można jeszcze dodać. Pełnia, w skrócie mówiąc, księżyc i słońce. Dobrze. Chciałem jeszcze powiedzieć, no to pokrótce powiedziałem, czy jest odpowiedni, nie wiem. To jest po wielu latach maglowania tematu, jak to obliczać, jak kalendarz obliczać. Przyjąłem taką zasadę. Przede wszystkim księżyc. Pełnia. Mamy dzisiaj, nie mamy problemu dostępu do astronomicznych godzin w danym miejscu, godzin, o której godzinie jest pełnia. W polskiego czasu pełnia jest 24 kwietnia o 1:49. Liczę dzień od zachodu do zachodu, czyli ta pełnia musi się zawierać w tym okresie czasu. Czyli jeżeli jest w nocy, tak, czyli można powiedzieć 24 środa jest nad ranem, takim nocnym ranem, no to od zachodu, czyli od poprzedniego zachodu do następnego mieści się w tym ta pełnia astronomiczna w tym okresie czasu i przyjmuję, że to jest ten dzień pełni. No tak, no i dużo jest programów, nawet mówię, jest taka subskrypcja na kalendarzu googlowskim, gdzie jest dokładna godzina do określonej miejscowości. W każdym miejscu może być inaczej. Ja odnoszę się tutaj, gdzie jestem, tak? I to podaję. W każdym razie, no, Paschę, wieczerzę paschalną zaczynamy na przełomie, tak, zachodu 23 kwietnia już zaczynamy. Po zachodzie. Tak, na przełomie. To jest gdzieś godzina, bo zachód jest około 20. No to tak mniej więcej o tej godzinie. I to co roku się mniej więcej
ta godzina oscyluje w tych granicach 19-20. Tak, mniej więcej. I tak mniej więcej zaczynamy. Tak przyjęliśmy, bo mówię, każda ta koncepcja ma jakiś błąd, jakiś kalendarz, bo jeszcze wspomnę o kalendarzu Hillela II, czyli ten żydowski tak zwany. On pierwotnie, jak był ustanowiony, bo to chyba drugi wiek, czy końcówka pierwszego wieku naszej ery, on prawdopodobnie działał prawidłowo. Natomiast czas, bo zgadzam się z tym, że księżyc się oddala. Naukowcy stwierdzili to i zgadzam się, bo ten rozjazd długości orbity księżycowej, czyli wydłuża się miesiąc księżycowy, właśnie na to wskazuje, że najprawdopodobniej księżyc oddala się od Ziemi, z tym samym zwiększając średnicę orbity swojej, tam jakiejś, już nie wchodzę, czy ona jest okrągła, czy eliptyczna, nieważne, w tym momencie, że wydłuża ten czas. I prawdopodobnie kiedyś było to, funkcjonowało lepiej. Teraz, no nie wiem, dlaczego tak jest. W każdym razie, no, przyjąłem to założenie, bo to, tak jak mówiłem, przerabiałem różne koncepcje na swojej skórze. Później patrzyłem, bo w danym roku się wszystko pięknie zgadzało. W następnym było rozjazd, za dwa lata jeszcze większy rozjazd i tak dalej. Sprawdzałem już później już samą koncepcję, jak to wygląda na kalendarzu dokładnie, że w jednym roku może się zgadzać, a w następnym się może nie zgadzać, jest rozjazd. W każdym razie punktem wyjścia jest księżyc i słońce oczywiście. Czyli od zachodu słońca musi być faza księżyca w tym przedziale czasu. Dzisiaj mamy dostęp do tych godzin, dawniej było to trochę trudniej. Może było łatwiej, nie wiem. Nie było tyle rozterek. Tora dopuszcza też miesiąc później Paschę, oczywiście z przyczyn, że ktoś nie mógł, był w podróży lub zetknął się ze zwłokami zmarłego, był nieczysty i mógł Paschę obchodzić później miesiąc, ale nie mógł później liczyć od późniejszej czasu, późniejszego miesiąca, nie mógł liczyć pięćdziesiątnicy, tylko musiałabyś liczyć pięćdziesiątnica od wcześniejszego czasu. To jest tylko ta różnica, bo ci, co obchodzą później Paschę, też liczą pięćdziesiątnicę później. Ja powiem tak, w tej doktrynie liczyć pierwszy dzień od równonocy wiosennej jest fajnie w tym znaczeniu, bo święto szałasów wypada wcześniej, jest cieplej w Polsce. To jest piękny plus tej koncepcji. Ale też niektórzy w ogóle szałat obchodzą od 18 do 18 cały rok, bo im tak pasuje. Też fajna koncepcja. Dobrze, zobaczmy, bo ja chciałem się skupić też na ciekawym aspekcie, bo zbliżamy się do święta Przaśników i powiem tak. Można kupić w tak zwanym sklepie żydowskim macę na święto Przaśników. I napisane jest, że ona jest koszerna. Jak może oglądaliście, taki kanał jest Żyda mieszkającego w Nowym Jorku, mówiącego po polsku, tam nie wiem jak on się nazywa. Gdzieś kiedyś go obejrzałem, akurat oglądałem taki odcinek o właśnie przygotowaniu zboża właśnie na te mace, na Przaśniki, na Pesach dokładnie. Jak rygorystycznie to wszystko jest tam robione. Oczywiście to pole jest z zewnątrz zdjęte, ziarno i odrzucone i tylko ze środka jest zebrane. Tam ciężarówki nie mogą być mokre jakieś bardzo i tam no wiele takich spraw. Ale tam nie poruszono jednej rzeczy. Bo mamy mąkę i mamy mąkę. Mamy ziarno i mamy ziarno. Dzisiaj wiemy, że współczesne ziarno pszenicy
jest zmodyfikowane genetycznie, jest bardzo szkodliwe, uczula ludzi i popularnie używane do wszystkiego i w judaizmie też. I mało tego, te prześniki, zaraz sobie przeczytamy o prześnikach, o samej mące, bo w Biblii jest mowa o mące. Same te prześniki, sama ta mąka, samo to ziarno też, ale i sama mąka z tego ziarna jest według Biblii niekoszerna. Zaraz dojdę do sedna. Dlaczego? Tak twierdzę. Przeczytajmy sobie rodzaju, bo tu jest pierwsza wzmianka, rodzaju 18:6, gdzie przychodzą trzej zwiastunowie do Abrahama, tutaj mamy, rodzaju 18:6, poznański przekład. Wtedy Abraham pospieszył do namiotu, do Sary i polecił: spiesz się, zacznij 3 misy najlepszej mąki i upiecz pod płomyki. To jest to sformułowanie najlepszej mąki. I to sformułowanie zmieniło swoje znaczenie. Ta najlepsza mąka zmieniła swoje znaczenie. Co innego odnosiło się w tamtym czasie, a co innego odnosi się współcześnie. Chociaż już przytoczę wam taki tekst ze strony Młyna, który ma swoją stronę jako młyn, który mieli zboże, gdzie oni piszą, jaka jest najlepsza mąka. Wracają, można powiedzieć, do sedna znaczenia najlepsza mąka. Przeczytajmy jeszcze dwa, bo tutaj jest on jako dla gości, tak, to z najlepszej mąki każe podpłomyki zrobić. Ale przeczytajmy jeszcze, gdzie jest taki zwrot używany. Wyjścia 29:1. Oto jak masz postąpić z nimi, czyli tu jest mowa o oddaniu na kapłanów, czyli oni są tutaj uświęcani do służby kapłańskiej, aby ich poświęcić do służenia im w kapłaństwie, weź jedno ciele, jeszcze młode i dwa barany bez skazy, ponadto przaśny chleb, przaśne placki zagniecione z oliwą i przaśne podpłomyki posmarowane oliwą, przyrządź je z wybornej mąki pszennej. Tu jeszcze doczytam, bo chcę na jedno zwrócić uwagę. Potem włóż je do jednego kosza i w tym koszu przenieś na ofiarę jednocześnie z cielcem i dwoma baranami. Aaronowi zaś jego synom każ się zbliżyć do wejścia do namiotu i znaczenia i obmyć się w wodzie. Chciałem doczytać do tego momentu, obmyć się w wodzie, bo też jakiś dogmat panuje, że w wodzie się nie obmywa, czyli zanurzenie w wieszule nie, B jest. Natomiast jeżeli mamy się stawić do służby jako kapłani w ciele Mesjasza, gdzie ciało Mesjasza, Mesjasz, przepraszam, nie ciało, tylko Mesjasz jest arcykapłanem, ciało jego ma się stawić jako kapłaństwo, czyli ma stawić się do służby i jednym z symboli zanurzenia w wodzie żywej jest to stawiennictwo do tej służby. Oczywiście ważniejsze jest obmyć się w nauce Jehoszua, bo to sama obmycie wodą to nic nie znaczy. Możesz się obmywać 1000 razy i być wyznawcą Baala i to nic ci nie da. Ale to jest jeden z elementów, bo też woda jest symbolem nowonarodzenia. Człowiek fizycznie rodzi się z czego? Z wód płodowych. I zanurzenie jest to, co Jeszua mówi. Musisz na nowo się narodzić, a Nikodem mówi, co mam wejść do łona matki, ale to pytanie jest bardzo ciekawe, Nikodem, ale takie dziecinne, ale wskazuje na to, że nowonarodzenie jest też, ten symbol wody wskazuje na, jakby na poprzednie, czyli że jakby z łona wychodzimy na nowo, z wód się rodzimy. Dlatego woda jak najbardziej i nauka Chrystusa jako ta woda, która nas oczyszcza. Tym bardziej.